Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Myślę, że przyszło czas na bardzo ważną odpowiedź na jedno pytanie. Który smartfon teraz kupić, jeżeli chodzi o flagowce, najdroższe flagowce, telefony, które no, kosztują trochę? No cóż, mam Note 8 i mam iPhone'a X, iPhone'a 10 w ręce. Którego ja bym wybrał i dlaczego? Który w moim mniemaniu wydaje się lepszym zakupem aktualnie? Który jest według mnie gorszym? No słuchajcie, porównań było wiele. Porównywałem wiele kwestii. Kwestie związane z szybkością, no to tutaj jeżeli chodzi o benchmarki, wygrywa iPhone X i to srogo z racji tego, że procesor ma jaki ma. Jednakże jeżeli chodzi o takie testy porównań wydajności, no to urządzenia powiedziałbym, że są podobne. No, gry się troszeczkę szybciej uruchamiają na iPhone 10, jednakże w przypadku Note 8, no tutaj naprawdę nie ma sobie czego do zarzucić w tej kwestii, więc jest równie szybki. Jeżeli chodzi o same działanie systemu, przełączanie się między aplikacjami, tak naprawdę ja prawie nie widzę różnicy, jeżeli chodzi o działanie obu telefonów, iPhone'a 10, iPhone'a X. Kolejne kwestie, jeżeli chodzi o zasięgi, Wi-Fi, LTE, no to tutaj widzieliście też porównania. No wygrywa Note, jest troszeczkę większy, może mieć większe anteny, z racji tego wygrywa, jednakże no, jeżeli chodzi o właśnie obsługę standardów, w których korzystamy z internetu, czyli Wi-Fi, LTE, no tutaj zwycięzcą jest również Note. Note 8. Kwestia dalej, ekranów. No wiecie, w obydwóch modelach występują drobne problemy, jeżeli chodzi o jakość tych ekranów, tak zwany róż i problemy przy przechodzeniu między kierunkami, w jakim patrzymy ten telefon, jednakże w Note 8 występuje to w o wiele mniejszym stopniu, co też Wam w jednym z filmów w tym serii porównań pokazałem, więc w tym momencie lepszym ekranem, jeżeli chodzi o jakość korzystania z niego, wygodę, no i brak jakiegokolwiek wnerwiania się w tym temacie, również jak dla mnie zwycięzcą jest również Note 8. Cóż dalej, kolejne kwestie. Jeżeli chodzi o baterię, no to tutaj wygrał iPhone. 20 parę minut, jeżeli dobrze pamiętam, dłużej wytrzymał ciągłe odtwarzanie filmów, więc pod tym względem wygrał. No ale nie ma co się dziwić, widzicie jaka jest różnica między wielkością obu ekranów w obu urządzeniach, więc w tej kwestii też jak najbardziej to jest zrozumiałe, dlaczego w tym wypadku iPhone 10 jest lepszy. Kolejne kwestie, które możemy poruszyć. Aparaty. Też widzieliście mój film z porównaniem. Ogólnie możecie sobie go obejrzeć jeszcze raz, jednakże no jak dla mnie zdjęcia, które robi jeden i drugi telefon w dobrych warunkach są naprawdę bardzo dobre. Nie ma co sobie po prostu ścisła czołówka, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Jednakże więc większa szczegółowość, fajniejsze odzerowanie kolorów dla mnie jest w Note'cie i czy to w dobrych warunkach oświetleniowych, czy to w gorszych, też Note 8 według mnie wygrywa, więc też jest też w kwestii aparatów, mimo że jak wiecie, obydwa mają również dwie soczewki, teleobiektyw i zwykły aparat dla mnie Note. Okej, tu jest jakiś tryb portretowy, ale no ja nie należę do tych, którzy robią sobie jakieś zdjęcia, portrety. Ja zdjęciami uwieczniam to, co widzę przed sobą, a nie samego siebie. Więc jak dla mnie, no to tutaj wygrana jest Note. Fakt, tu mamy lepszy aparat, jeżeli chodzi o zdjęcia frontowe, czyli tak zwany selfiak. Więc tu jest no 7 megapikseli, więc to teoretycznie nawet samej tej kwestii wygrywa w tej kwestii iPhone, jeżeli chodzi o front, ale ja go nie używam, więc dla mnie to jest kwestia zbyteczna. Cóż dalej, jak możemy dalej patrzeć na porównania? Fajną kwestią jest to, że no tu mamy teoretycznie stereofoniczne głośniki, znaczy się głośnik do rozmów teoretycznie odbiera trochę dźwięku i mamy fajniejsze stereo, no tu niestety tylko mono, więc w tym wypadku fajniejszy jest iPhone. Wiecie co, tych porównywań można byłoby robić wiele. Jednakże jest jedna ważna kwestia i porównanie, które przychodzi mi do głowy. Może jeszcze wróćmy do wygody. No, sama kwestia odblokowywania ekranu, jak widzieliście, co działa szybciej. Dla mnie czytnik, skaner soczewek wypada lepiej niż Face ID, mimo że obydwie technologie czasami się mylą, ale szybkość i wejście do pulpitu, no to tutaj jest przewaga nieziemska, jak dla mnie. No, trzeba jakieś swipowanie robić i tak dalej. Fakt, to są różnice między systemami, ale dla mnie to jest wygodniejsze. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to co według mnie tutaj jest permanentną przewagą Note'a. Słuchajcie, cena. Jak dla mnie te płacenie za ten telefon około 5000 albo w tej droższej wersji ponad 5000 to jest coś totalnie bez sensu. Ten telefon, nawet jak widzieliście porównanie go też na moim kanale, jeżeli chodzi o prędkość działania do iPhone'a 6s, czyli paroletniego telefonu. Naprawdę niczym według mnie nie zasługuje na taką kwotę, na taką wycenę i zakup go w tej cenie to jest według mnie totalny bezsens.
nie, po prostu ten telefon, jak dla mnie, no nie ma nic takiego, co by mogło być warte w nim tyle hajsu. Ekran średni, bo świeci na różowo, aparat jest dobry, ale nie cudowny. System działa, bo dobrze. Szybki procesor, ale tak samo jak w Androidach, wszystko to wygląda szybko, więc za co płacić ponad 5000, nie rozumiem. Więc pod tym względem i w sumie ogólnym wnioskiem moim, gdybym teraz miał się decydować, którego z tych dwóch smartfonów zakupić, wybrałbym Note 8. Dlaczego? Bo jest tańszy, jest równie szybki, w większości kwestii wygrywa z iPhone'em, no może poza na przykład baterią lub też wydajnością w benchmarkach, ale jeżeli chodzi o normalne, codzienne użytkowanie, to jest dla mnie zwycięstwa. Wam ma większy ekran, ja wolę większe ekrany, żeby coś na nich widzieć i nie mieć problemów, że tak się wyrażę, z tym, co jest na ekranie. No a tutaj maleństwo jak dla mnie, więc maleństwo, które według mnie nie jest warte tych pieniędzy, które trzeba za niego zapłacić, gdyby kosztował około 4000, poniżej 4000, spokojnie. Ale w tych pieniądzach, które Apple aktualnie za niego chce, według mnie zakup nie ma sensu. Więc jeżeli byście się zastanawiali między flagowcami, czyli czy zakupić Note 8, czy zakupić iPhone'a X'a, moja odpowiedź i sugestia jest: wybierzcie Note'a. Będziecie chyba bardziej zadowoleni niż z tego urządzenia. Fakt, nie możecie sobie robić tutaj jakiś karaoke z kubkami, innych dziwnych rzeczy, ale po co nam to? No telefon służy do codziennego użytkowania, więc w tej kwestii, jak dla mnie, zwycięzca jest jeden, Note 8. Jak wy uważacie? Czy też macie takie same zdanie jak ja? Czy może macie inne zdanie w tej kwestii? Dajcie znać w komentarzu, chętnie posłucham, podyskutujemy. Może niektórych kwestii nie poruszyłem w tym filmie, ale to by trwał by on bardzo, bardzo dużo, więc to jest tylko takie moje subiektywne odczucie i jak ja bym tutaj zadziałał i co ja bym wybrał, więc zawsze możecie się z tym zgodzić lub też nie, dlatego chętnie zapraszam do komentowania. Będziemy się zastanawiać, co i jak. No cóż, z mojej strony myślę, że w tym temacie tyle odnośnie tych dwóch telefonów. Na dole macie linki do moich społeczności, gdzie możecie zawsze się do mnie odezwać, zapytać, co i jak. Oczywiście, jeżeli film wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli oczywiście w filmie wszystko było ok, zostawienia łapkę w górę lub też w dół. A cóż, z mojej strony myślę w tym temacie na dzisiaj tyle. iPhone 10 kontra Samsung Galaxy Note 8. Którego wybrać? Według mnie Note'a. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!